Siema, chciałam wam pokazać moje cztery gąski. Są gęsi garbonosy. W tamtym roku wujo po prostu kupił na wiosnę gęsi na rynku. No i były trzy gąski i gąsior. Po prostu sobie naskładaliśmy jajek. Od nich było chyba 34. No i do inkubatora mi weszło 16, przepraszam. Na 16 jajek jedno się wyległo. No i później pod kwokę podłożyliśmy 7 jajek. Na 7 jajek, nie, przepraszam, 6. 6 jajek, to na 6 jajek się wyległo 5. Tylko że oczywiście mój ojciec małomyślący wyniósł zawczas na dwór, to 2 zdechły i 3 zostały. Jest tylko tydzień różnicy pomiędzy tej z inkubatora a tymi trzema, co zostały. I to jest właśnie ta z inkubatora, a tamte trzy spod kwoki. No i po prostu jeszcze troszkę podrosną i będę chciała właśnie je sprzedać. Tak gdzieś pod koniec września będę chciała te cztery sprzedać. Pod koniec września albo października. Wybaczę. Jeszcze nagram filmik. No i po prostu ładnie. I wrzucę najwyżej. Czy zdjęcia na Facebooka wrzucę i z informacją, że mam na sprzedaż gęsi garbonosy. Dokładnie nie pamiętam, ile ta ma miesięcy, a ile tamte. Najwyżej w opisie tam napiszę wam, ile ma ta jedna z inkubatora i tamte trzy. Ta najwięcej z ludźmi była, to lubi tak za kulisami po prostu rozmawiać. Jak jej nie nagrywam, to się odzywa. A jak nagrywam, to już ucieka i nie chce, żeby ją nagrywać. Dobra. Będę chyba kończyć ten filmik. Jeśli wam się spodobało, dajcie łapkę w górę. Lub komuś, jak się nie spodobało, łapkę w górę, ale najbardziej bym zadowolona była z łapek w górę. No, mile widziany komentarz jakiś miły. Jak do tej pory na razie miłe komentarze dostawałam. No i oczywiście też bym była zadowolona, jakby więcej osób zasubskrybowało mój kanał i dało dzwoneczek, żeby przychodziły im powiadomienia o nowych filmikach. I dobra, bo no i jeszcze chciałam dodać jedno, bo bym chciała dobić do tych 100 tysięcy subskrypcji, żeby dostać ten wymarzony przycisk. Ale jeszcze daleka droga przede mną i dużo pracy przede mną, żeby dobić taką ilość subskrypcji. Dopiero mam 10, czy ileś, jakoś tak. Dobra, nie przedłużam tego odcinka. Do następnego, cześć.